Witam wszystkich słuchaczy. Mówi Zofia z Krakowa. Niech będzie Jezus uwielbiony. Jest to już czwarta lekcja biblijna. Znaki czasu poprzedzające przyjście Jezusa, kamienia z Daniela 2, znaki końca świata. Pan Jezus w Mateuszu 24 wymienia swoim uczniom znaki poprzedzające Jego przyjście. Są to zwiedzenia, fałszywi Mesjasze, fałszywi prorocy, wojny, głód, mur, trzęsienia ziemi, prześladowania wiernych, bezprawie, oziębłość, ohyda spustoszenia w miejscu świętym, czynienie cudów przez wodzicieli, gwiazdy spadające z nieba, zaćmienie słońca, słabe światło księżyca, moce niebieskie będą poruszone. Sytuacja podobna jak za dni Noego. Końcowym, specyficznym znakiem końca świata jest ogłoszenie Ewangelii, jest głoszenie Ewangelii po całej ziemi. Pan Jezus rozpoczął wymieniać znaki końca od znaków zwiedzenia i ten znak kilkakrotnie powtórzył. Jest to znak bardzo ważny i dla ludzkości niebezpieczny. Świat zostanie zwiedziony przez kościoły, które funkcjonują w oparciu o pisma sprzeczne z Biblią lub kościoły, które odeszły od Biblii lub kościoły założone przez fałszywych mesjaszów. Mowa tu jest chociażby o kościele Muna, założonym przez fałszywego mesjasza Muna z Korei, o kościele Mormonów opartym na księdze Mormona sprzecznej z Biblią i o potędze polityczno-religijnej z Apokalipsy 13, rozdział 1-10 i w ogóle o potęgach z Apokalipsy 13. Jest to powszechne zwiedzenie połączone z ekstazą i cudami, których dokonują zwodziciele. Dlatego tak ważną rzeczą jest studiowanie Pisma Świętego, aby nie ulec zwiedzeniu, aby zwodziciela rozpoznać. Studiowanie Biblii połączone z modlitwą do Pana Boga. Nie należy wyznaczać daty przyjścia Pana, tylko być w ustawicznym pogotowiu, oczekiwaniu na Pana. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. Mateusz, rozdział 24, werset 42. Drogi przyjacielu, znaki głośno wołają. Jezus przyjdzie jeszcze raz. Czy nie chcesz czuwać i modlić się, abyś był gotowy na ten wielki dzień? Módlmy się i prośmy Boga, by nam dopomógł być gotowym w każdej chwili, byśmy żyli tak, aby nas Chrystus mógł zabrać ze sobą przy swoim chwalebnym przyjściu. Pan przychodzi. Psalm 97, werset 1. Pan jest królem, niech się raduje ziemia, niech się weselą mnogie wyspy. Jahwe jest Bogiem i to jedynym. Raduj się ziemią. Weselcie się morza i oceany. Jasność roztacza się wokół Pana. Pan płynie na obłoku. Pobożni przyjmują ciała uwielbione. Bezbożnych pożera żar ognia Pana. Ziemia drży w posadach. Ukoszcie się przed Panem wszystkie stworzenia. Bezsilne są bałwany wykonane ręką ludzką. Góry w niwecz się rozsypują przed stopami Pana. Pan ukazuje się światu w całym swym majestacie. Narody widzą chwałę i potęgę swojego Stwórcy. Wszyscy padają na twarz przed swoim Panem i Władcą. Pan znosi swój lud na obłoku i wiedzie do komnat Bożych w niebiosach. Amen. Dziękuję.